rzucać na nich zaklęcie. Chyba cierpienie się. Nie, osłabienie. Jak, oczywiście jak są wrogami, bo osłabienie powoduje, że zadawają tylko minimalne obrażenia. Bo oni mają chyba największy rozrzut obrażeń spośród dwupoziomówek. Właśnie jestem ciekaw, czy wam wytłumaczyłem, o co chodzi z tymi poziomami, bo ja teraz operuję jakieś dwupoziomówka, kurwa, co to jest w ogóle. A chłopów nie wziąłem, trudno. Poproszę. O, i tu jest fort na wzgórzu. Dosyć przydatne główienko. Bo ulepsza jednostki. Całkowicie nie za darmo, to oczywiście kosztuje. Ale chodzi o to, że nie trzeba nic budować. Po prostu się podchodzi i ulepsza za określoną ilość złota. Albo czasami jeszcze jakiegoś innego surowca, jeżeli chcemy ulepszać istoty ostatniego poziomu, czyli siódmego, te najpotężniejsze, bo do ich rekrutacji oprócz tego, że potrzebne jest złoto standardowo, to jeszcze potrzebne jest jakiś surowiec. W przypadku aniołów jest to kryształ. Właśnie to jest tak fajnie, genialnie zorganizowane w tym całym Heroesie, że generator, że te, jak to się nazywało, magazyny zasobów dostarczają zawsze właśnie taki sam surowiec tygodniowo, który jest potrzebny do rekrutowania danej siódmopoziomówki. Czyli na przykład anioły potrzebują kryształów, to właśnie magazyn zasobów dostarcza jednostkę kryształu dziennie. To jest przydatne, zwłaszcza że nie ma w pobliżu żadnej kryształowej kopalni. To wtedy jest na wagę złota. Właśnie, was jeszcze nie poulepszałem. Dlaczego? A, już pamiętam dlaczego. A, handlarz artefaktów. Tam też zaraz wstąpimy. Powinna tam być złota podkowa, która dodaje do szczęścia... Daje plus 2 do szczęścia. A szczęście to jest rzecz, która się zawsze cholernie przydaje. Nadmiejmy. A w sumie mogę tak zrobić. Boska siła na nich, poproszę. I zadaję cię chociaż chwileczkę. Dlaczego? A. Może pomyliłem zaklęcia, że... Nie wiem czemu tak się dzieje. A. Dobra, zaraz spokojnie wszystko wyjaśnimy, jak będzie kolejka Izabeli. O ile wcześniej nie wygramy bitwy. A ja przypuszczam, że raczej wygramy. I pyk. Jak już się istoty wpieprzą pod zasięg, no to wtedy już nie ma dla nich przebacz. No po prostu dla nich nie ma, kurna, przebacz. Jo! Was i was, poproszę. Pyk, pyk. Teraz mamy lepsze jednostki. O Boże! O mój Boże! Nie, ja zapisuję, bo ta walka jest dla mnie niepewna. Bo nawet jeśli wygramy i zadam nam za duże straty, to też będzie źle. No autozapis jest, no to niepotrzebnie zapisywałem. Dobra, o Jezu, to są straty, aż dwóch paladynów. Dobra, tam, ty się za konarem schowaj. Ty tutaj, a ciebie poproszę tutaj. Taktik Master Sztik. Yeah! Kurwa. No jestem ciekaw, czy Easy ma już na... A dalej nie ma. A co, czekaj. No właśnie, chyba nie maksimum. Bo zaraz to udowodnię. Rzucam na niego. I popatrz, co się teraz kobieto wydarzy. Dobra, trzymaj pozycję.
I widzisz, dalej nie zadaje maksymalnych obrażeń, tylko 6 na 8. Kłamstwo się szerzy. No a teraz jak go ustawić tak, żeby mi nie dotknął? Spróbuję tak. A nie, dotknie te gryfy. Jeps, i po gryfach. W sumie i tak nigdy ich nie lubiłem. No i po gryfach. A to niedobrze. Nawet bardzo niedobrze. Bo ten gnojek mnie teraz tu dosięgnie. Chociaż nie, jeszcze mnie nie sięgnie. A ja już sobie tego gnojka zabiję. I teraz ten mnie... O nie, 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 nie zgadzam się. No to za chuj. Co za chuj, tyle mogę o nim powiedzieć. To było, to co zrobiłeś było chamskie. Dobra. To ja się nimi zajmę. A ty... Zajmij się tymi cepami, zanim znowu zrobią coś, co się nam ostro nie spodoba. No nie, nie, ja będę płakał. Dobra, tam jak zginie parę chłopów, nikt nie zapłacze. A nawet nie zginie. Pyk. Dobra. Tu się ustaw, to... No najsłabszy oczywiście. Ale to nic nie szkodzi. Straciliśmy gryfy, ale to nic, nigdy ich specjalnie nie lubiłem i tak. Znaczy powiem tak, gryfy to są jednostki, które ostatnio... Nie wiem czemu. Ale za to... Tak. Bronili oni Archanioła. Właśnie za tym portalem jest garnizon. Dosyć ciężki do pokonania, więc ja zostawię go w spokoju. Się nie będę tak zbytnio zwiedzał, ale chyba, o ile się nie mylę, to na tej mapie to jest takie coś. Nie, chyba mylę mapy. Na jednej z map, chyba w Kuźni Przeznaczenia jest taka mapa, że jak się zajrzy do kartografa i odkryje całą mapę, to wtedy poza mapą gdzieś, tam gdzie się nie można dostać, jest autentyczny myśliwiec nazistów. Podpisany jako ten... Taki easter egg i podpisany jako obozowisko uchodźców, co? Na pewno uchodźców z II wojny światowej. A teraz mamy aniołki. Archanioły mają to do siebie, że skrzeszają. Ale poza tym to są trochę cepy. Ale nie na tyle, żeby ich 50 ten zabiło. No to z tym spoko. Dobra, tam. Na razie będę tym zaklęciem spamował. Ataken. Dobra, jak znam życie. Dobra, tam uleczysz. Myślałem, że się. Tak, żeby go tak łatwo nie zapieprzył. Fuck! Tego nie wziąłem pod uwagę. Się ustawił. Nie wróć! Wróć! Dobra. Spokojnie. Przemyślałem to. Mam plan. Was jeszcze tak, żeby nie narobiły większych schód. Teraz wam pokażę, co chcę zrobić. Odsuńcie się od niego. Chociaż to wiem, że nic nie pomoże. Patrzcie, jak on znowu zaatakuje. To się... Nie, nie mogę... Dobra, tam lecz go. Bo się zastanawiacie, co ja kombinuję, cholera. A tu patrzcie. Patrzajcie. I pyk. I część. I chyba nawet wszystkich udało mi się wskrzesić. Bosko. A właśnie, kto grał w Sama i Maxa? Sklep u Bosko. Yeah. To była zajebista gra, chociaż w nią sam nie grałem, tylko let's play oglądałem, ale nawet się fajnie ogląda tą... Właśnie to jest gra, którą można bez problemu oglądać. O. Tu jest bardzo fajna nagroda. 9 czortów. Czy sobie z wami poradzę? A no pewnie!
że nie, ale co tam. Nie no, żartuję, sobie z nimi doskonale poradzę. Aha, i muszę uważać na nich. Bo ja nie po to ratuję innych. Kurde. A ja chyba zły ruch zrobiłem. Dobra, nie atakować go, bo jak on skontratakuje, no to wtedy już mogiła. Jak on skontratakuje, to on zabije tego anioła, bo on ma ten miecz, ten cały miecz cholerny. Ja tam wiem, że kilku zginie. Ale co tam, mam swojego aniołka, który nas rehabilituje. Już tam pieprzyć tych strzelców. Kupi się nowy. Ale kawalerzystów to muszę mieć. Ja ich muszę mieć. Zawsze atakujcie go tym, tą jednostką tak, żeby się ruszył. To jest najważniejsze. Bo wtedy zadaje większe obrażenia, ale to chyba oczywiste już jest. Bo to jest ta zwana jednostka turniejowa. Weteranom Heroesa trójki na pewno coś to mówi. Ja tam nie jestem pewien, czy tutaj są jacyś weterani Heroesa trójki. Bo nie wiem, czy on... Nie znam ich zasad, czy... Oni interesuje w ogóle Heroes 5, czy... Będą z uparcie przy tym, że... Dobra, nieważne, pieprzyć. Mamy kawalerzystów i miecz potęgi na deser. Dobra. Teraz my się wrócimy. A w sumie już mogę zrobić już to. O. Tylko mi się tu nie crashuj, gro. Bo już i tak mam dużo roboty przy montażu. Będę musiał to na pół dzielić. Bo wątpię, żeby ten... To było ekonomiczne, tak komputer na tak długi okres czasu zostawiać. Ja jestem pewien, że to na pewno nie jest ekonomiczne. Odkryłem Amerykę w tej chwili. A właśnie, to już przy okazji sobie z drogi pozabijam ich po prostu. A nie, a to niespodzianka. Dobra, chłopy. Albo nie. A wypieprzajcie. Wróć, nie ma miejsca. Muszę najpierw to zrobić. Pyk, pyk. I hopla. I teraz dopiero mogę to zrobić. Ech, szkoda. Głupio zrobiłem. Gdybym wcześniej zahaczyło tamto, to bym miał te... Ale w sumie tam 10 gryfów. Co to kurde jest? 10 gryfów. Gówniana siła rażenia. Znaczy ja powiem tak, te całe gryfy to nie są wcale złe jednostki, tylko po prostu można się bez nich obyć. Nie będę płakał dlatego, że nie miałem miejsca na 10 gryfów. Uznałem, że wolę te chłopy, które miałem przeszkolić na niech będzie. A to w sumie jeszcze wezmę tą torbę, jeśli łaska. Bo 1000... Sorry, ale 1000 sztuk złota piechotą nie chodzi. No co ja będę gadał o tym? Ja wolałem ich wcielać. Wcielić... Przeszkolić na szeregowców i wcielić do armii. Więc wiecie. O. Łucznik 64. Będzie chciał się przyłączyć, czy won ze strzelcami nie walczę, bo oni zawsze zadają największe straty. Ale chyba będę musiał, bo tu jest rój gremlinów. Nienawidzę jebanych gremlinów. Nienawidzę ich. Chociaż tam gówniani strzelcy, jedni z gówniańszych. Dobra, nie będę tam płakał po nich.
Kolejnych dziesiątka. Chcesz walczyć? Tak myślałem. Więc cię zabiję. Ły. O! Kopalnia złota. Oczywiście gryfy nie oddadzą mi tak łatwo, ale niestety zostały zmuszone zrezygnować ze złota. Trudno. Takie życie. Takie kurwa życie. Yeah. A właśnie, piszcie w komentarzach jakieś zasady odnośnie szybkiej walki, kiedy mogę jej używać, a kiedy nie, a spróbuję się dostosować. Bo ja tak na razie proponuję, że nie będę używał automatycznej walki do jakichś bitew, które mają fabularne znaczenie. Na przykład, nie wiem, bitwa z takim kolesiem, co będzie go poznacie niedługo. Albo nie wiem... bitwa... chociaż końcowej to nawet nie da się pominąć szybką walką. Trzeba myśleć samodzielnie. No, czyli na silniejszych bohaterów, bo jak tak będzie bohater, który ma tylko jednego impa, to nie będę z nim rozgrywał, kurde, walki. Pozwolę komputerowi się nim zająć, bo każdy cep wygra z takim bohaterem. Chociaż nie wiadomo, na jakim byłby poziomie. A właśnie, to ja, skoro jesteśmy przy Heroesach, to ja wam opowiem taką historię. A się to nie historię, tylko taką rzecz w zasadzie, że niedawno byłem na forum związanym z Heroes. Kojarzycie pewnie, Jaskinia Behemota. I tam jest forum dla się fanów właśnie. I niedawno byłem na nim, bo czegoś szukałem. Nie jestem tak dokładnie pewien czego. Chyba patrzy jakiś albo coś takiego i modów. I wtedy jak postanowiłem przeglądać jakieś tam problemy z kampanią, wątki, to zgadnijcie co tam znalazłem. Moje stare posty. Tak, moje posty, które naskrubałem jak byłem gimbazjalistą. I to w najgorszym tego znaczeniu słowa. Nie no, gimp był taki ze mnie, że głowa mała. No i znalazłem, no. Ja już się łezka wokół zakręciła, bo na szczęście to nie były takie jakieś większe głupoty. Chyba te największe głupoty, te najbardziej najgłupsze usunąłem w pewnym momencie. Nie jestem pewien. Napadła mi troszkę tak łezka zakręcie wokół, co ja wtedy pisałem, jak ja pomogłem wtedy nawet kilku ludziom, bo mieli takie problemy, że popełnili taki standardowy błąd, że siedzieli w mieście chyba i znaczy nie napisali mi tego, ale ja jestem pewien, że tak było, że oni siedzieli w mieście i ja po prostu rekrutowali armię. I zanim zdążyli narekrutować silną, ich przeciwnik miał już taką armię, że głowa mała, tutaj przeciwnika, to trzeba z Blitzkriegu często pojechać, że od razu na nich wyjechać, wyekspić jak najszybciej bohatera głównego, żeby z małymi armiami dawał radę wygrywać naprawdę już poważniejsze bitwy. Ja tak miałem z takim jednym bohaterem, którego poznamy niedługo już. Nawet bardzo niedługo. O, już tam widzę wejście do podziemi, ale o tym później. No, a tam jest fakt... drzewiec. Dwa. Nie ma mowy, ścignę cię. W zasadzie to ja mówię na nich enty po prostu, no. Bo mi się z Władcy Pierścieni właśnie przyniosło, że... bo Władcy Pierścieni jest na Władcy Pierścieni. Jest na odwrót, ponieważ drzewiec to było imię jednego z enta, a wszystkie inne to po prostu były enty, no więc
Też nie krzyczcie w komentarzach na mnie za to, że mówię na drzewce enty, że to są kurwa drzewca, nie enty. Kurwa, wielka mi różnica, 45 punktów życia, wielka mi rzecz. No ja bym prosił po prostu, żeby tego nie robić. No, ja zdaję sobie sprawę, ja po prostu będę mówił skrótami, nie będę się trzymał powodnie nazewnictwa, nie będę mówił czarcie lordy, tylko w skrócie czarty. Chociaż czasami, jak będę chciał różnicę podawać, to będę także mówił poprawnie. Chwała niech będzie Bogu za to pewnie, pomyśleliście sobie. Ścigaj tych kutafonów, nie ma litości. Ja potrzebuję expa. Chociaż expienie Izabeli to chyba nie jest najlepszy pomysł, powiem później o tym. A tam impy. Trąbę ich. Dobra, o nie, nie! Druidów. Druidzie, nienawidzę ich. Ale cóż, jak mus to mus. Druidzie są tacy wkurzający, że nawet w małej liczbie, jak są teraz. No wiecie, jakie starty mi zadaje? Czterech paladynów poszło. To się w dupach jasnych nie mieści. To się w dupie nie mieści jasnej. No dobra, tam ty po co masz się narażać, knypku. O, widzicie, już straciłem jednego, a jest ich 11 ledwo. No proszę pana, co pan... O Boże! Zaraz dostanę zawału. Czy wy to kurwa widzicie, co oni tu robią? Właśnie dlatego nienawidzę walczyć z druidami. W ogóle ze strzelcami nienawidzę, ale z nimi to wyjątkowo nienawidzę. Przynajmniej nie są tacy, aż tacy wytrzymali. To jest plus chociaż. Przynajmniej teraz to jest plus. Bo jak ja będę walczył elfami, a będę na pewno, bo mnie sytuacja zmusi,